have to get this someplace safe while they're fighting. Give me the jewel, Spider-Man! Give me the jewel, or this one dies! Okay, how about a trade? Throw the jewel and I'll send the doc. I can fry her before she ever reaches you. Let's hope you're wrong, Electro. Checkmate. Huh? Whoa, 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 whoa! Are you all right? Ugh. Did anyone get the license plate of that lightning bolt that struck me? Where's Electro? He left. I'm not sure where to. I think I might have an idea. I'm coming, Electro. Your power play ends tonight. Tonight! Electro dances with the gods! Jezus Maria, ale my mamy... Co jest z naszym kostiumem? Kurde, weźcie się, przyjrzyjcie naszemu kostiumowi. Ja pierdzielę, co tu się stało najlepszego? Disable the capacitors along the sides. If Electro doesn't flash, fry me first. Dobra, ale żeby nie było, że ja tutaj będę w trakcie walki za bardzo się rozgadywał, więc dosyć szybko tutaj podsumuję, co się działo. Więc tak, uratowaliśmy tę kobietę, która była porwana przez Elektro i Spider-Man chciał zabrać pajęczynom ten brylant, ten szafir, o który się rozchodzi. No i niestety nie trafił, czyli spudłował, innymi słowy, i Elektro sobie wziął ten brylant i teraz mamy finałową walkę, gdzie po prostu będziemy musieli powstrzymać Elektro oraz odzyskać ten brylant lub szafir, żeby on nie mógł zapanować nad światem. Dlatego mamy teraz taką walkę. Jak widzimy, tutaj walka będzie polegała na tym, że... walka będzie polegała na tym, że on będzie musiał tutaj nas atakować. Bo to jest jakaś ostateczna forma Elektro. I my mamy coś takiego, że będziemy musieli niszczyć te wszystkie generatory tutaj właśnie, o. Żeby on nie mógł nas w żaden sposób zaatakować i żeby potem jak podepnie się pod dany generator, żeby mógł go porazić prądem, żebyśmy potem mogli go zaatakować. O coś takiego właśnie. I przez to, że tutaj jesteśmy tak podelektryzowani, to Spider-Man albo Peter Parker doznał pewnych obrażeń, można by to tak ująć. Gdzie sami zresztą widzimy, jak wygląda jego kostium obecnie. Dosłownie jest podarty. Tak więc Spider-Man będzie musiał sobie wykombinować jakiś nowy kostium, można tak powiedzieć. A my postarajmy się teraz nie zginąć na tej ostatniej walce. Wypadałoby. Dobra. Teraz nie wiem, co tutaj możemy zrobić, bo on na razie widzę, że nie chce się podpiąć pod żadne te. Więc wstańmy może tutaj. No nie bój się, Elektro, dawaj tutaj. Co się boisz? Taki cwaniaczek z ciebie. Boisz się podpiąć pod to? No, więc wy póki co będziecie mogli sobie posłuchać soundtracku, czemu by nie. Dobra, on teraz u góry tam będzie. A, on sobie będzie podładowywał życie. Aha, to takie buty.
O, Elektro tutaj widzę, że oszukuje. Oj, nieładnie tak. Electro's invulnerable in his lightning form. Oj, nieładnie tak oszukiwać. Ej, to mi się już nie podoba wtedy. W tej walce, więc... musielibyśmy się dostać tam do góry. O, właśnie tam. Dlatego lecimy tam na pełnej. Electro will be unstoppable if I don't end this here and now. No kurde, dawaj Spidey do góry. I have to destroy all four of these conductors to take out the tower. Now Electro, how am I gonna destroy these if you keep attacking me like that? Teraz już nie będzie tak, kurde, Electro, że sobie będziesz mógł się ten wyleczyć. A co? Co ty sobie wyobrażasz? There, try recharging now, Sparky. Dobra, więc teraz wracamy z powrotem chyba tam, tak mi się wydaje. Warto byłoby teraz sprawić, żeby on uderzył o właśnie te tutaj. Patrzcie, ile mu HP żeśmy zebrali. O nie, on dalej się mógł trochę podładować. Ale to tylko trochę na szczęście. Więc za wiele to, żeś się kurde nie podładował, mój drogi kolego. Elektryczny przyjacfelu. Dawaj, chodź tu. Chodź tu, ziomek. A co? Kurde, podłącz się pod to. No co? Co ci szkodzi? Czy ty lubisz elektryczność? Ty lubisz, jak cię coś popieści prądem. Man, you think a guy would get wise to this trick? Time to pour it on. Jeżeli to ma być finałowy boss, to naprawdę, kurde, twórcy się tym bardziej nie postarali. Jeżeli chodzi o finałowego bossa, to już mówię, naprawdę Doc Ock w pierwszej części był lepszym bossem, moim skromnym zdaniem. This goes to show. Proszę bardzo. Because evil is dumb. Mighty Thor, co się dzieje? Mighty Thor uratował miasto przed minionami Elektro? W sensie przed tym? Przed zagładą Elektro? What the? Now what's this all about? Oh, I need a new agent. Full house, aces over kings. I win again. I was never any good at poker. Oh, so close, so close! If it weren't for Spider-Man, I'd be a god now! Would you shut up? No! You know any other games? All I know is this poker. Nah, but maybe they know a few. Hey! You guys know how to play Go Fish? Okej. To był... To już koniec? Tak, to koniec. Mutant? I knew it! Hey, are the X-Men hiring? Well, somebody has to root for the bad guys. Hey, I think I know that guy. It's Spider-Gap. I could swear he was doing that the last time I passed by here. Where'd he go? All right, that's coming straight out of your security deposit. Wow, he does windows too. Oh, she looks dangerous. Oh, come on, Carl, not again. This is the third time this week.
debugger and no RAM make Dave go crazy. I guess Ben is up to his normal shenanigans. Yes, nice texture, good contrast. Brent, this time you are responsible. There may be more of them. I should look around. You move me, Jim. You really move me. Who needs milestones when you can web swing? Dobra, te animacje tutaj pod koniec były strasznie creepy i dziwne. Szczególnie ten typo, który sobie siedział i łowił rybkę. W ogóle co to było? Nie rozumiem. Okej, tak więc jeżeli chodzi o końcówkę gry, jak widzimy, świat został po raz kolejny uratowany przez naszego ulubionego człowieka pająka. Złe opryszki zostały znowu, schowane, a wsadzone do paki. Tak więc mogliśmy zobaczyć cutscenkę, gdzie to antagoniści z pierwszej części byli pokazani, jak i antagoniści z obecnej części. I ja mam tylko takie jedno pytanie, czy twórcy mają jakiś fetysz do tego, że oni grają w pokera? Bo w pierwszej części, jak pamiętacie, po pokonaniu wszystkich przeciwników mieliśmy znowu cutscenkę, gdzie oni se grali w pokera. I tutaj se znowu grali w pokera. Bo mogliśmy zobaczyć tam Doka Ołka, który uderzał głową o kratę. Okej, nie wnikam w to, może jakiś fetysz. Tak czy siak, jeżeli chodzi o moje końcowe zdanie, jeżeli chodzi o Spider-Mana 2, co ja w ogóle sądzę na temat tej gry? Spider-Man 2 jest ciekawą produkcją, muszę przyznać. Nie jest może najlepszą produkcją, bo daleko jej do najlepszej. Według mnie cały czas to będzie Spider-Man 1 na PS1, PC-ta oraz Dreamcasta. Ten pierwszy w sensie z 2000 roku. Soundtrackowo to Spider-Man 1 w większości przebija 2, chociaż 2 też ma niczego sobie nutki, niektóre są całkiem w porządku. Pod względem fabuły uważam, że jest ciekawa w drugiej części. Tak samo jak i w pierwszej, więc tutaj bym mógł powiedzieć takie porówno. Gameplayowo jedynka według mnie jest wciąż lepsza, bo jednak dalej podtrzymuję to, że w jedynce nie było aż tyle nieścisłości pod względem gameplayowych, czyli przykładowo jak chciałeś użyć sobie pajęczynę gdzieś polecić, to gra nie robiła ci tak zwanej blokady. Tutaj jest bardzo często coś takiego, ponieważ Spider sieć może nie łapać zasięgu, ale to też według mnie ten zasięg jest według mnie troszeczkę ograniczony. Co do misji, co do jakby poziomów, to uważam, dalej podtrzymuję to, że Spider-Man 1 miał o wiele ciekawsze poziomy, bo mieliśmy chociażby takie poziomy w kanałach, mieliśmy laboratorium i gonitwę na przykład za takim Venomem. I moim skromnym zdaniem to było o wiele ciekawsze niż to, co tutaj mieliśmy. Bo tutaj mam wrażenie, że gra powstawała na szybko, żeby po prostu była kontynuacja przygód człowieka pająka z Playaka 1. Nie uważam tej gry za krapa, ale wciąż podtrzymuję, że jest gorsza niż pierwsza część. I myślę, że tym w miarę pozytywnym akcentem będziemy mogli skończyć już tę serię oficjalnie. Mam nadzieję, że w sposób ciekawy ją prowadziłem, informatywny. Mam nadzieję, że wam się ona spodobała. Jeżeli tak, to ocencie w sekcji komentarzy, czy fajnie się wam oglądało, czy nie. Czy byłem informatywny, czy nie. Czy ogólnie, co sądzicie na temat serii w moim wykonaniu ze Spider-Mana 2? Tutaj wiem, że mogliśmy zobaczyć sobie kostiumy, bo trochę żeśmy kostiumów odblokowali. Mamy Battle Damage. Symbiot Spider-Man, czyli tego Spider-Mana z pierwszej części. I tylko tyle żeśmy odblokowali. O, ale fajnie, że mamy symbiota Spider-Mana. To jest o wiele lepszy kostium niż ten popękany kostium. Z tego co pamiętam, ten kostium miał chyba nieskończoną amunicję pod względem tego. Pod względem pajęczyny. Jeszcze tylko szybko sobie zobaczmy ten trening, bo tam Daniel mi opowiadał, że jest dosyć ciekawy ten trening.
Więc przyspieszmy sobie. Well, Spider-Man, I see you've decided to take advantage of Beast's offer to train in our state-of-the-art danger room. This exercise will test one of your greatest abilities, web swinging. To complete this mission, you need to turn all of the green areas blue by landing on them or walking over them. Be careful, though. Do not touch the red areas or you will fail the mission. What? Okay, no, Brad, this should be a piece of cake. I was born for this sort of thing. A to ten typ z X-Menów był. If I press X to jump and then X again while in the air, I can web swing. If I press X to jump and then X again while in the air, I can web swing. Okej, okay, no to ciekawie się zapowiada ten trening. Nie powiem, że nie. Oczywiście całego nie będziemy robić, tylko tak już se tak owłączyłem, żeby pokazać wam mniej więcej, że trening również tutaj został pokazany. Również chciałbym podziękować Neo Player Game, czy jakoś tak, czy tam Game Player, nie pamiętam twojego niku, wybacz niestety. Tutaj oczywiście będzie dokładnie poprawiona nazwa, ponieważ jeżeli chcecie, to sobie obczajcie poprzednie odcinki ze Spider-Mana z poprzednich sesji. Bo tam Neo w fajny sposób się wypowiadał na temat całego gameplayu. Jakieś tam może 2-3 komentarze wkleję teraz wam, żebyście mogli sobie przeczytać, żebyście mieli kontekst, ale jeżeli chcecie więcej poczytać jego komentarzy, to śmiało zachęcam do lektury pod poprzednimi odcinkami. Tak więc zobaczmy, co tutaj będzie na nas czekać. Okej, udało się, fajnie. No to fajnie, żeśmy przeszli chociaż ten jeden poziom treningowy. Myślę, że tyle starczy. No dobra, no to co, moi drodzy? Kolejna gra już zakończona. Ja to nagrywałem 10 czerwca o godzinie 14:36. Za oknem piękna pogoda, prawdopodobnie 27 stopni z tego, co pamiętam. Ja się będę z wami żegnał. To by było na tyle. Mam nadzieję, że w sposób ciekawy i informatywny prowadziłem ten let's play. Jeżeli tak, to oczywiście łapka w górę, fajnie byłoby, gdybyście zostawili tą łapkę w górę. Subskrypcja na kanale byłaby mile widziana, jeżeli jesteście nowi po więcej. Zachęcam do wbicia na socjale, linki są pozostawiane w opisie. No i co? Zapraszam was bardzo serdecznie na kolejne serie, które tutaj będę ogrywał na moim kanale, tak więc myślę, że będzie warto co poczekać na nowe serie w moim wykonaniu. To był Spider-Man 2 Enter Electro. To byłem ja, czyli Pomidor. Dzięki za uwagę. Trzymajcie się i cześć.